Cześć, dzisiaj kolejny odcinek z Linuxa. Do tej pory korzystałem z Ubuntu, teraz na Minta. Linux Mint się przesiadłem. Myślę, że przyjemniejszy, dla mnie wygodniejszy. Myślę, że będzie... Ubuntu był fajny, ale ten uważam, że jest bardziej taki, jakby to powiedzieć, Windowsowski. Może złe określenie, ale lepiej ma to wszystko zorganizowane. I tak, na początku mamy ekran, się pokazuje nam powitalny. Gdzie tu możemy co ustawiać? Taki widok, klasyczny widok, kolor, który będzie nam przodował w tym systemie. Jest taki czarny. Mi ta stylistyka akurat odpowiada. I tak, teraz tutaj sobie możemy aktualizację zrobić. Na przykład, ale tu już nic nie ma, bo ja zrobiłem tę aktualizację. Ustawienia systemowe. O, i zobaczcie, tu mamy takie okienka. Przyjemnie, wygodnie. Osoby, które korzystały z Windowsa, tu się szybko odnajdą. Może nie od razu, ale się odnajdą. Jest w porządku. OBS-ik sobie chodzi normalnie, można zainstalować, nagrywa. Więc to jest pierwszy odcinek, który nagrywam w ten sposób. Sieć elegancko jest, wszystko tutaj. Mamy Bluetooth, mamy dźwięki. I tylko z tym, że jak chodzi tutaj o dźwięki, to ja sobie muszę przestawiać za każdym razem, wchodzić tu, przestawiać. Muszę zobaczyć, jak to zrobić na stałe. Dobra, mamy jeszcze ustawienie, sobie wchodzimy, mamy prywatność i różne tu ikonki, nie będziemy tym się poświęcać temu czas, bo możemy sobie to sami ogarnąć, zobaczyć najlepiej. Możemy drukarki, mamy dyski twarde, możemy sobie tutaj wejść, zobaczyć co i jak. Więc jest dużo różnych rzeczy, godzina, data, tła, motywy różne mamy, które możemy sobie wybierać, pobawić się tym. Ale jak mówię, ja tego nie będę tutaj robił w tym odcinku mniej więcej. I co jest fajne w tym, mamy coś takiego jak... Dobra, niech się uruchomi. Menadżer aplikacji oprogramowania. I teraz chciałem powiedzieć parę słów, co mi się podoba właśnie w Linuxie. Bo w Windowsie musimy ściągnąć jakiś plik z programem. Do końca nie wiemy, co ściągamy i wtedy dopiero instalujemy ten program. A tu wybieramy konkretny program i go nam od razu instaluje na systemie. Więc nie ma ryzyka, że to będzie jakiś felerny program, bo jak jest Steam, to Steam. Jak jakiś inny program, to jest konkretnie ten program, który ściągamy. Na przykład teraz tutaj możemy sobie wejść w gry. Mamy różne gry też na Linuxa zrobione. Pod Linuxa typowo jakieś gierki przez pasjonatów. Ale też mamy Steama, że możemy zainstalować gry z Steama. I tak, żeby wam pokazać jak to się instaluje, to sobie zainstaluję Gimpa. Ja ogólnie nie przepadam za Gimpem. Wolę programy Adobe, więc i wracając do programów Adobe, ubolewam, że nie ma wersji na Linuxa. Jest na Windowsa, jest na Maci, a nie można ściągnąć sobie wersji na Linuxa. To była piękna sprawa, fajna. Ja osobiście uważam, że one były prawdopodobnie bardziej wydajne, jak chodzi o Linuxa. Lepiej by się sprawowały te programy. Jak chodzi o czas renderingów, inne rzeczy. Wiadomo, na początku mogłyby być gorsze, bo to muszą by musieli programy się dopracować, zoptymalizować wszystko, ale z czasem naprawdę biły na głowę wersje z Windowsowskie. Może się kiedyś doczekamy, wtedy by mógł być to system mój główny. A Windowsa bym uruchamiał dla jakichś tam gierek, czy czegoś na moim kanale gamingowym, czy konkretnie rzeczy, które bym robił na Windowsa też, materiały. Dobra, widzicie, już jest zainstalowany, można uruchomić. W
Pyk. Zobaczcie, jak to się szybciutko, ładnie robi. Jest bardzo fajnie zoptymalizowany. Nawet na słabszych sprzętach działa szybko. Dla prac biurowych, dla firm gdzieś tam, gdzie mamy programy biurowe, jakieś inne rzeczy, internet przeglądamy, czy filmy. Jest super, się spisuje. Dobra, nam się nagrywa tutaj już OBS-ik cały czas i mamy tego gimpa. Jest ok. I teraz sobie właśnie wejdziemy do internetu. Tu mam jeszcze zaporę, ale to już jest na inny temat odcinek, ewentualnie byście chcieli, jak to skonfigurować, jak to wygląda. Akurat tutaj już mam pootwierane jakieś zakładki, bo szukałem czegoś. Patrzcie, nawet jak kliknę sobie na stronę, pyk, przeskakuje, szybciutko działa ten internet. Czy zamykanie stron, pyk. Czy, o, czy weźmiemy sobie jakiegoś YouTube'a, coś odtworzymy, jakiś film. Cokolwiek, o, zobaczcie, szybko działa, przełączamy, pyk. Zobaczę zaraz, w jakiej rozdzielczości to ustawiło. 1800p, w 4K pełnym może być problem. Zaraz zobaczymy, jak to się spisuje na Linuxie, bo na Windowsie to na pewno mogę zapomnieć ze względu na procesor. Troszeczkę czasami przycina się, a tu jest elegancko, więc pójdźmy na całość jeszcze. Jaka tu rozdzielczość jest? Tu chwilę trwało to, ale to już jest 4K, to nie ma co się dziwić, ale Full HD normalnie można odtwarzać. Jest wszystko ok. Rozdzielczość. Pyk, ładnie przeskakuje, wszystko elegancko działa. I tutaj jeszcze co takiego jest ciekawego, oczywiście mamy stronę Linux Mint, tutaj z której możemy sobie to pobrać, jakaś wyszukiwarka ich. OLX, tu mamy różne rzeczy poustawiane, można wejść sobie na przykład na Allegro. Szybciutko, ładnie przełącza, działa to wszystko. Czy moda, cokolwiek wejdziemy. Super. Ja to sobie zamknę. Tu też sobie zamknę. I jeszcze jak chodzi o sprawa Netflixa. Zaraz wam pokażę, jak to działa. O. Teraz jakiś sobie film otworzymy. Niekoniecznie to, co oglądam na bieżąco. Ale na przykład czarną listę. Tak szybciutko, tylko żeby wam pokazać, że to działa. Płynnie, zobaczcie, przełącza się elegancko. Tylko wiadomo, ja też mam internet szybki. 900 MB. Światłowód. Ale to działa, dobra, wyłączamy, żeby mi jakoś tam nie dali banu na ten film, czy nie usunęli z powodu praw autorskich. I to wszystko, prawda? Nie tak jak się z aplikacji takich, to mamy internet. Steam, jak mówiłem, jest Discord, jest, można zainstalować sobie Discorda, przeglądarka internetowa. O, tutaj właśnie chcę odpalić Steama, to jak zwykle są aktualizacje do niego. Ja sobie na razie to cancel wezmę. Odpali mi, czy nie? Niestety nie, łobuz się nie chce odpalić. Więc ja go sobie odpalę teraz. Poczekamy. Niestety taka jest specyfikacja Steama. Musi się aktualizować na bieżąco, wiadomo, musi sobie wszystko zaciągnąć. Okej, jeszcze coś tam sobie ładuję. Okej, niektóre te paski też są związane z właśnie Linuxem, ten przed chwilą co był biały, żeby to wszystko ładnie poustawiać, już jest installing. Właśnie zobaczycie, jak to wygląda też czasowo. Coś jeszcze myśli? O! Aha, dobra, ja tu się muszę zalogować, więc za chwilę
Wiecie co, nie będę się logował, żeby czasu nie tracić teraz. Zrobię na temat Steama i możliwości grania w ogóle w gry na peceta, pecetowe na Linuxie. Zrobię oddzielny odcinek, żeby to było krótko. A to był tylko taki na razie nieprzewodnik. Po prostu moja opinia na temat tego systemu. Co jeszcze wam pokażę? Zobaczcie, jak wejdziecie w mój komputer, wygląda to podobnie jak do Windowsa. Jest naprawdę dosyć szybki, bo nawet jak sobie odpalimy jeszcze szybciutko administrację, monitoring, zobaczcie jak to funkcjonuje. 13% procesor i pamięć RAM dokładnie. To o, wszystko macie tutaj widoczne. Tu nie ma co omawiać. Tu tylko możecie sobie spojrzeć, sami to ocenić. Na razie. Cześć, pa. Do usłyszenia w następnym odcinku. Co środę odcinek. Tak, na razie będę tylko w środę. Odcinki pokazywał. Czasami może jakieś dodatkowe. Bo tak myślę, że będzie najlepiej. Bo wiadomo, człowiek też ma ograniczone jakieś tam pomysły. Trzeba niektóre odcinki zaplanować, przez dłuższy czas robić, które chcę, mam zaplanowane. Na niektóre muszę poczekać, muszę zgromadzić elementy. Na razie, cześć, pa, do usłyszenia. Okej, to na tyle w odcinku. Zostaw słupa, dzwoneczek i łapę w górę, a może inną, kto to wie. I komentarz napiszcie, co byście chcieli wiedzieć z Minta. Bo sam z niego korzystam, sam chcę jego poznać i z wami się tą wiedzą podzielić. Okej, to jest dodatkowa wiedza. Taka rzecz, seria, odcinek raz na jakiś czas. Bo na moim kanale będzie dużo rzeczy się pokazywało różnych. Z komputerów mogą być jakieś, które będą odbiegać. Chcę robić to, co chcę na kanale. I chcę znaleźć społeczność, z której będzie się to podobało. Będzie ze mną cały czas mnie wspierała. Wiadomo w jakiej postaci. Na razie, cześć, pa.